sobie, panie burmistrzu, panie pytanie. Proszę o przedstawienie uchwały. Uchwały zarządu 10 grudnia w sprawie korekty listy zadań, które wykonali w Radzie Dzielnicy Ustnej na rok 2013. Rezolucja 6. Paragraf 1. Rezygnuje się z zadania priorytetowego pod nazwą program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Dzielnicy Ustnej 5000 zł przyjętego uchwałą Rady Dzielnicy z dnia 24 października 2012 roku i przeznacza się kwotę 5000 zł na zadanie priorytetowe pod nazwą zajęcia z logoterapii Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 z ulicy Trasy. Paragraf 2. Dwa wchodzi w życie dnia podjęcia będzie głosowane w ustawie 4 razy do trzecim założeniu uzasadnienia. Korekty proponuje się w związku z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 dnia 16 listopada 2012 roku oraz negatywną opinią Biura do Spraw Ochrony Zdrowia UNK w sprawie pierwotnie zaplanowanego zadania. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panu zadać chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Tomasz Rzykowski. Ja chciałem się dowiedzieć po prostu, jak to wygląda, że dlaczego tak się dzieje, że tutaj my podajemy jakieś propozycje i potem to biuro odrzuca, czy to jest, nie wiem, że możemy tam te uchwały podejmiemy, jakoś to konsultować, czy dlaczego to biuro odrzuca. Akurat oczywiście sam cel zmiany jest tak naprawdę niestosowny, natomiast no, staje pytanie, czy musimy mieć taką sytuację przesunieć, nie możemy tego po prostu załatwić jedną uchwałą na to dobrze. Dziękuję bardzo. Panią Bartek, proszę się o... Sytuacja była taka, że komisja podjęła dwa punkty, bo uznano dwa rodzaje wad. Jedno było już na podstawie dzieci i to zostało zaakceptowane. Ponieważ znalazło się to w takiej... Jest jakaś agencja, która tworzy takie typy badań i po prostu jeśli się wybierze z tej listy, którą oni podają, to musi być dokładnie z tej listy. Taka sama nazwa zadania na tej liście. To oni akceptują. Natomiast jeśli się troszeczkę gdzieś wykroczy, to trzeba stworzyć samemu taki program, po prostu opisać to wszystko. Nie wystarczy podjąć uchwałę, tylko najpierw trzeba, żeby oni to wprowadzili i wtedy dopiero oni mogą to zaakceptować po ich pozytywnej opinii do tego programu. To jest takie tworzenie, będzie moim zdaniem przynajmniej, to jest takie no, tworzenie jakichś dodatkowych takich obostrzeń. Nie wiem, czemu to ma służyć, no ale i akurat to drugie badanie po prostu wykraczało poza te ramy, bo tam było jakieś, były szczepienia, tylko że były w ograniczonym zakresie, a nasze były tak jakby dla wszystkich. No i trzeba by było do tego wpisać się taką specjalną jakąś program. Ale rozumiem, że tą listę... Ale z tego co, znaczy no mamy, ale z tego co wiesz, to pan przewodniczący, bo takżeśmy z protokołu komisji wynika, że pan przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, no akurat go nie ma, no to proponuje spotkanie z Biurem do Spraw Ochrony Zdrowia w najbliższym czasie, czyli w styczniu prawdopodobnie takie spotkanie się odbędzie, no w celu wyjaśnienia tej sytuacji, żeby no uniknąć na przyszły rok takich zdarzeń. Gdybyśmy chcieli na jakieś badanie, żeby po prostu oni konkretnie powiedzieli, czego one potrzebują, jak to wszystko, no bo po prostu później się zdarza tak, że te środki albo przepadają, jeśli my od razu nie zareagujemy, te środki w ciągu roku mogą przepaść, no ale zdarza się. No różnie to bywa, więc będzie takie spotkanie z górą. Na pewno w styczniu. Dobrze, czy chcecie Państwo jeszcze z tej kwestii? Nie ma. Za przyjęcie proszę podniesienie do 16 do 18. Kolejny projekt propozycja zarządu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku usługowo-handlowego przy ulicy Kapelanka, ulicy Farkowskiej, ulicy Polskiej w Krakowie. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf 1. Opinii się negatywnie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku usługowo-handlowego na działce nr 129/4/11 pod Górze z infrastrukturą techniczną
na działkach numer 129, łamane 18 i 129, łamane 4, obręb jak wyżej, czy ulica Kapelanka Tarnowskiego, Dworskiego, Krakowie, w związku z pisem udziału architektury urbanistyki UMK z dnia 11 października. Przepraszam, grudnia. Paragraf 2 uchwała w obliczeniu niepodjęcia wyniku sądu wyrażący 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Opinii się ze względu na inwestycja ogranicza w znaczący sposób już niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To jest odpowiedź na to pytanie, które proszę przekazać, jak stwierdziłam dalej.